W 2012 roku MIT oraz Harvard University założyły platformę e-learningową, której zadaniem było darmowe dzielenie się wiedzą, którą można pozyskać na tych właśnie uczelniach. Dzisiaj platforma edX to blisko 3 miliony słuchaczy, ponad 300 kursów i kilkadziesiąt krajów, które uczestniczą w tym projekcie. Zapraszam do zobaczenia tego odcinka Belfer Vlog, by bliżej przejrzeć się platformie edX. Belfer Vlog. Studiuj efektywnie. Czy studiowanie w wirtualnym środowisku nauczania jest trudne? Nie. To proces bardzo prosty. Jak to działa, przekonajmy się za pośrednictwem platformy edX. Wchodzimy na główną stronę platformy. Widzimy tu listę kursów, które aktualnie są realizowane i polecane. Nauczanie za pośrednictwem zdalnej platformy e-learningowej to prawdziwe zajęcia niesamowite doświadczenie edukacyjne, które przebiega według Twojego własnego planu i rozkładu. Nauczanie na platformie spełnia kryteria nauczania społecznościowego. Znajdź swój kurs, przekonaj się czy spełniasz wymagania początkowe, zarejestruj się i rozpocznij naukę. Na platformie edX zostały zebrane materiały edukacyjne pochodzące z najlepszych uczelni na świecie. Aby przekonać się, jak cenne są to materiały, spróbujmy przyjrzeć się partnerom programu edX. Wchodzimy w zakładkę Schools and Partners. Możemy już na początku przekonać się, że ponad 300 zakresów tematycznych realizowanych jest za pośrednictwem platformy edX. Ponad 400 nauczycieli czuwa nad przebiegiem kursów. Platforma rozdystrybuowała ponad 100 tysięcy certyfikatów. Uczestniczą w platformie takie instytucje jak University of Chicago, Berkeley College of Music czy Berkeley University of California. Oczywiście na platformie odnajdziemy kursy pochodzące z MIT oraz z Harvardu. Podobnie jak na opakowaniach produktów, na platformie e-learningowej możemy znaleźć najważniejsze, syntetycznie ujęte informacje o kursie e-learningowym. To bardzo ważne, by się z nimi zapoznać, aby właściwie wybrać to, czego chcemy się nauczyć i nie stracić czasu na pozyskiwanie niepotrzebnej nam wiedzy. Zapoznajmy się z parametrami kursu na podstawie jednego z kursów dystrybuowanych na platformie edX. Wybierając dany kurs, wchodzimy na jego stronę na platformie. Zapoznajemy się z wideo, które ilustruje nam, o czym będzie ten kurs. Czytamy dokładnie tytuł, czy spełnia on nasze wymagania. Czytamy inne informacje dodatkowe, np. informacje o certyfikacie. Zapoznajemy się z biogramem i sylwetką instruktora oraz czytamy informacje o wymaganiach wstępnych. To bardzo ważne, by je spełniać. Możemy zobaczyć, która szkoła prowadzi kurs, zapoznać się z kodem kursu, zobaczyć, kiedy zaczynają się zajęcia, przekonać się, jaka będzie długość kursu oraz ile godzin pracy będzie trzeba wnieść w ciągu tygodnia, by dany kurs ukończyć. Jednym z największych atutów platformy edX jest uczenie się społecznościowe. Czym jest uczenie się społecznościowe? Wyobraź sobie, że na platformie możesz spotkać pasjonatów danej dziedziny lub danego tematu pochodzących z całego świata. Cały zgromadzony wśród uczestników kursu Kapitał jest właściwie do Twojej dyspozycji. Uczysz się bowiem nie tylko od nauczycieli. Uczysz się nie tylko z materiałów edukacyjnych, które przekazywane są przez Platformę, ale także od wszystkich uczestników kursu za pośrednictwem forów, czatów oraz innych rozwiązań technicznych. Dzięki temu możesz pozyskać wiedzę nie tylko pochodzącą od nauczycieli, ale także od całej uczącej się społeczności. Także ty możesz zaoferować innym swoją wiedzę i poprzez wymianę doświadczeń, wzajemnie możesz z innymi uczestnikami kursu ubogacać się. Czy trzeba jakoś specjalnie zachęcać do podjęcia nauki na MIT albo na Harvardzie? Myślę, że nie. Koniecznie zapisz się na kursy edX i daj znać w komentarzach o Twoich wrażeniach. Belfer Vlog Studiuj efektywnie.